Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie w nowym tygodniu. Moi drodzy, na dzisiejszy dzień, poniedziałek 14 marca, chciałbym zaprosić do wysłuchania dwóch fragmentów Pisma Świętego. W Księdze proroka Izajasza w 55 rozdziale mamy następujące słowa. Z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Natomiast fragment dzisiejszej Ewangelii zapisany jest w Ewangelii Świętego Jana w rozdziale 10 i 3 wierszu. Dobry pasterz po imieniu woła swoje owce i wyprowadza je. Moi kochani, rozpoczyna się nowy dzień, a wraz z nim rozpoczyna się nowy tydzień. Dla wszystkich pracujących i uczących się oznacza to konieczność opuszczenia swojego domu i udania się do miejsc pracy, do swoich szkół, do swoich codziennych zajęć, żeby wypełnić obowiązki, które są nam przypisane i które podejmujemy. Wiele z tych obowiązków wykonujemy z pasją. Chcemy realizować się zawodowo, chcemy zdobywać wiedzę, poszerzać swoje horyzonty myślowe i przede wszystkim spotkać się też z innymi osobami. Dotyczy to także ludzi podróżujących, którzy wyruszają w drogę. Wyruszając z domu, mamy też taką nadzieję, że po wszystkich spełnionych obowiązkach będziemy mogli bezpiecznie do tego domu wrócić, odpocząć i spotkać się z naszymi bliskimi. Dobrym, pięknym i bardzo pożytecznym zwyczajem jest modlitwa przed wyjściem do pracy, do szkoły, czy też przed wyruszeniem w podróż. To naprawdę daje bardzo wiele. Jeżeli ufamy Panu Bogu, że nasze życie spoczywa w Jego rękach, w Jego ramionach, to modlitwa przed pracą, przed nauką i przed podróżą jest wielkim darem i wielkim błogosławieństwem, z którego warto skorzystać. Jest nawet taka pieśń, która rozpoczyna się od pytania: nim wyszedłeś dzisiaj z domu, czyś pomodlił się? Bóg dał nam kiedyś przepiękną obietnicę szczęśliwego powrotu do naszych domów. Z radością wyjdziecie i zostaniecie przyprowadzeni w pokoju. To daje poczucie bezpieczeństwa i nadzieję, że znów będziemy wszyscy razem. Warto o tym pamiętać, gdy mamy nasze bezpieczne domy, gdy mamy do czego wracać. Pierwotnie ta obietnica została wypowiedziana do Izraelitów przebywających w obcym kraju w czasie niedoli i niewoli. Była to obietnica na radosny i bezpieczny powrót do swojej ojczyzny i do swoich domów. Po długim czasie Bóg zrealizował tę obietnicę. Dzisiaj marzeniem dla wszystkich, którzy uciekają przed wojną i pragnących ocalić swoje życie, jest to, by kiedyś móc wrócić do swoich domów. I wierzę gorąco, że ta obietnica się spełni, że groza przeminie, że ludzie wrócą do swoich domów i je odbudują. Ale dzisiaj musimy mocno powierzyć tych wszystkich, którzy żyją w lęku o swoje życie i o swoich bliskich, powierzyć ich Panu Bogu. Powierzmy też swoje rodziny, cały ten dzisiejszy dzień Panu Bogu, żeby On miał nas w swojej opiece. On jest dobrym pasterzem, który nas prowadzi przez życie, który prowadzi też przez ciemną dolinę. Dlatego niech w naszych modlitwach nie zabraknie troski o to, żeby wszyscy nasi bracia, siostry, ich dzieci z Ukrainy mogli być bezpiecznie przeprowadzeni przez Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza, przez tę ciemną dolinę, żeby mogli wrócić do swoich domów. Niech nasze domy będą też domami nadziei i domami modlitwy. Amen.